2800. I właśnie dlatego jest to. Chcesz zwiększyć atrakcyjność jakiegoś przedmiotu? Postaw na niedostępność. Przed Wami niedostępne, nowe słuchawki ode mnie. Naprawdę trudno je dostać. Ludzie, którzy zamówili je w pierwszej kolejności na stronie apple.com.pl, już je dostali, ale pozostali będą czekali długo. W sklepach też trudno je zamówić. Czyli jest ssanie na słuchawki, które są duże. To pokrętło służy do sterowania głośnością, to do zmieniania ANC. Aktywna redukcja szumów, jak się domyślacie, jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Opcja słyszenia otoczenia też działa świetnie. Słuchawki są zrobione bardzo dobrze. To jest z reguły zimne, szczególnie zimą, a to jest totalnie irytujące. A i to jest magnetyczne. Ja nie jestem człowiekiem, który się łatwo poddaje. Bardzo przyzwoicie zrobione słuchawki, które brzmią naprawdę spoko. Które w porównaniu do Bose Quiet Comfort 35.2 i Sony WH-1000 XM3 brzmią w skali od 1 do 10? AirPods Max mocne 9, nie wiem czy nie wyżej, jestem nimi zachwycony. Zaraz po nich Bose'y mocne 8, są bardzo podobne, bardzo dobre jakościowe słuchawki. I przez to, że tu jest bardzo, bardzo dużo basu, dla trapu super, ale nie wiem, czy dla każdego typu muzyki raczej 7. Ale zarówno Bose, jak i Sony to są słuchawki, które kiedyś wydawało mi się, że to są słuchawki dla ludzi, którzy podróżują biznes klasą w samolotach, ale kiedy dowiedziałem się, że Bang & Olufsen wypuścił Beoplay H95, które kosztują prawie 3,5 tysiąca, zrozumiałem, że to są słuchawki dla biedaków. Więc porównajmy słuchawki dla bogaczy z słuchawkami dla bogaczy. To jest Norbert, który swoich słuchawek Bang & Olufsen używa prawie od 2 miesięcy. Jedne i drugie są za ciche. Za mała jest ta, wiesz, ta koronka. Wygodniej jest tutaj, bo tu masz pokrętło, wiesz, po całości pokręcasz całym pokrętłem i to jest dużo wygodniejsze. Wygodniejsze są trochę te, czyli AirPods Max, bo lepiej na ucho, wiesz, może mam za duże ucho po prostu do banków. Jedne i drugie grają za cicho. Może te grają ciutkie głośniej, czyli AirPods Max, ale banki mają jakby pełniejsze brzmienie, to jest tam więcej tych dźwięków, szczególnie w jakichś koncertowych utworkach, które teraz słuchałem. Tutaj masz w pełni nieodzwierzęce materiały, a w bankach masz jednak skórę. Na pewno dużo bardziej funkcjonalne są banki, zobacz jak się składają. Fajniej i nie uderzają się o siebie, a te się po złożeniu jakoś tak... No nie da się ich złożyć bardziej, to koniec, prawda? No. Tak versus tak. No i ten pokrowiec, który dostajesz z Bangiem, no to masz takie opakowanie pancerne, tutaj się nic z tym nie stanie. To biustonosz na AirPods jest chyba, on w standardzie, prawda? Jest za darmo go dostajesz, nie musisz zapłacić 1000. Nie. A ładowarkę dostajesz w standardzie? Przewód. One się obijają u siebie cały czas. W Bang & Olufsenach nic takiego nie ma, bo one obijają się gumeczkami właśnie tymi. Jedne i drugie grają bardzo dobrze, to w ogóle jest sztos. Kurczę, te wyglądają lepiej. No ale są droższe, 800 zł jeszcze. Czyli co, wybrałbyś Bangi? Mhm, tak, wybrałbym Bangi. I tutaj nie widzę jednej rzeczy. Tych słuchawek nie podepniecie na przykład do samolotu, bo nie masz wejścia na kabelek normalny jack. A tutaj masz, wiesz, masz przejściówkę do samolotu i masz kabelek taki jack-jack. To nie jest to jakaś tam wielka wada, bo wiecie, głównie słuchamy z telefonów muzyki, które mają Bluetooth. Chociaż z drugiej strony, jak ktoś kupuje właśnie słuchawki za 3000 zł, to może by sobie pomyślał, żeby chciał słuchać ze swojego lepszej klasy sprzętu. I tutaj ma szansę, tutaj nie ma. Co jedne i drugie są za ciche. Jeżeli chodzi o głośność, to ja się nie zgadzam. Chyba każdy ma inaczej. Ale dla mnie 3/4 głośności to jest optimum. Natomiast w momencie, kiedy rozkręcam te słuchawki na maksa, to uszy mnie bolą. One naprawdę moim zdaniem grają wystarczająco głośno. Nawet trochę zbyt głośno. I przy tej maksymalnej głośności nadal trzymają poziom. Być może zastanawiacie się, jak działają mikrofony w tych słuchawkach. No bo mimo, że są to drogie słuchawki, to jednak bogaci ludzie też od czasu do czasu muszą gdzieś zadzwonić. Albo odbierają telefon, jak ktoś ważny do nich dzwoni. No to brzmią tak. A teraz... Ważny człowiek z jakiegoś miejsca, gdzie szumi. Wybrałem akurat szum samolotowy, bo nie miałem innego pod ręką, ale na tym przykładzie możecie się zorientować, w jaki sposób takie szumy są usuwane. Jeżeli natomiast chodzi o wyciszanie szumów tutaj, no to
To działa genialnie. Myślę, że jest to najlepszy noise cancelling, z jakim miałem do czynienia. Specjalnie postanowiłem kupić tę uroczą torebunię. To znaczy, wydałem na nie pieniądze. Mogłem się przecież starać o jakiś model do testowania, ale chciałem mieć to poczucie. Wydaję 2800 i co dostaję w zamian? I po pierwszym założeniu tego na uszy, po pół godzinie zdjąłem te słuchawki, bo mi się znudziło słuchanie. Co oznacza, że tak drogie słuchawki nie zwalają swoim brzmieniem z nóg. I nie tylko na mnie, ale też na moich znajomych, którym dałem je posłuchać, nie robiły jakiegoś wielkiego wrażenia. Chodzi o to, że na pewnym etapie zaczyna się przyjemność słuchania muzyki. I każdy ma inny poziom tej przyjemności. U mnie ta przyjemność wynikająca z komfortu i nie najgorszego brzmienia zaczyna się na poziomie AirPodsów Pro. Wyżej są douszne słuchawki od Bose, wyżej są nauszne słuchawki od Sony, nauszne słuchawki od Bose i jeszcze lepiej brzmiące słuchawki od Apple'a i Bang & Olufsen H95, no ale na 8-godzinny lot samolotem te mi w zupełności wystarczą. Nie potrzebuję tych. I nie wiem, czy kiedykolwiek będę potrzebował. Teraz pytanie do Was. Czy macie tak wrażliwy słuch, że każde słuchawki, które grają gorzej niż te, są dla Was nie do zniesienia? Być może wówczas warto zainteresować się AirPodsami Maxami. Być może też za jakiś czas, jak wejdziecie na pokład samolotu w pierwszej klasie, no to będą na was krzywo patrzeć, jak będziecie mieli tańsze słuchawki? Nie sądzę. Bogaci ludzie chyba nie wyrzucają pieniędzy w błoto. A zatem nie znam odpowiedzi, dla kogo są te słuchawki. Czy żałuję, że wydałem prawie 3000 zł? Nie, bo gdybym nie wydał, to nie moglibyście ich przetestować w centrum testów. A tak, już niedługo się tam pojawią. Nie stoją. Trudno. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Po co to jest na magnes, jak nie można zrobić takiej sztuczki? No to chyba mamy konkurs. Jeszcze nie wiem, co jest nagrodą, ale osoba, która jako pierwsza wyśle mi film, w którym udaje jej się rzucić tym tak, żeby skończyło tak, dostanie nagrodę. Na Instagramie. Czekam na film.